Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na wystawie, na wernisażu wystawy inaugurującej kolejny sezon wystawienniczy w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie. Dzisiejsza wystawa plakatu pod tytułem Współczesny Polski Plakat Kulturalny to pierwsza wystawa w tym roku, ale już zasygnalizuję, że za parę dni będziemy mieć kolejny wernisaż, więc już proszę się czuć zaproszonym. Dziękuję wszystkim Państwa za przybycie. Aura nam nie sprzyja, dzisiaj pogoda zimowa, ale tak to jest z kulturą, że jak jest piękna pogoda, to też nie sprzyja. Jak jest brzydka pogoda, to też nie sprzyja, więc możemy sobie zawsze przy tej okazji ponarzekać. Cieszę się w każdym razie, że Państwo jesteście. Liczymy, że będziecie Państwo z nami przez cały rok. Witam wszystkich Państwa szczególnie, ale jakby dwie osoby szczególnie chciałbym powitać. Obecną dzisiaj panią dyrektor Małgorzatę Jelinę Hales, która po raz pierwszy jest u nas w charakterze nie dyrektor, pani dyrektor w takim piśmie pożegnalnym, który wysyłała do różnych osób w mieście, sygnalizowała, że nie żegna się tylko mówimy do zobaczenia, więc traktujemy dzisiejszą obecność jako to właśnie okoliczność spotkania. Witam także i przedstawiam Państwu, bo nie wszystkim Państwu jest znany. Odwiedził nas dzisiaj pan Tomasz Szymański, który jest, witam pana bardzo serdecznie, nowym naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu, a ja z racji tego, że jesteśmy w takim gronie niesportowym, to podkreślę, że mam nadzieję, że ten Wydział Kultury jest przed sportem nie przypadkowo, tylko ze względu na litery w alfabecie, więc liczymy na pana obecność i przebywa się nie tylko dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, ale dla całej kultury w Lesznie. Dziękuję raz jeszcze za to, że Państwo przybyliście. Okoliczności tej wystawy, bo wystawa myślę, że jest niezwykła. W drugiej połowie 2015 roku, kiedy układaliśmy plan działalności instytucji na rok 2016, tak to sobie gdzieś zaplanowałem, że wystawa plakatów zostanie leszczyńskiej publiczności zaprezentowana. Nawiązaliśmy kontakt z Muzeum Plakatów w Wilanowie, licząc, że to, co nam się uda jakby ugrać, to będzie to, że leszczyńska publiczność będzie mogła zobaczyć zbiór, zestaw, kolekcję plakatów. Natomiast liczyliśmy, że to będzie powiedzmy taki incydent, czyli ktoś zaprezentujemy tę wystawę, ona się skończy i powiedzmy to będzie koniec. Natomiast doszliśmy do takiego momentu poprzez rozmowy telefoniczne, pisma i maile, kiedy Muzeum Plakatów w Wilanowie uznało, że Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych jest miejscem właściwym do tego, żeby zbiór takich plakatów został tu już na zawsze. I w formie darowizny te plakaty zostały przekazane pod koniec grudnia do naszych zbiorów. Cieszymy się tym bardziej, że od wielu, wielu lat już niestety ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżet tak zwany zakupowy w praktyce nie istniał, nie funkcjonował. Ja tylko na marginesie powiem, że ostatni zakup miał miejsce w 2001 roku. To był obraz Edwarda Górnika noszący tytuł Leszno. Nawiasem mówiąc, on także jest prezentowany w leszczyńskim ratuszu w jednej z sal piętro niżej, więc być może kiedyś Państwo będziecie mieli okazję go jeszcze zobaczyć. Nie przedłużając za bardzo, dziękuję także wszystkim pracownikom Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych za pomoc, za działania, które spowodowały, że dzisiejsza wystawa, a także ta wystawa za parę dni, bo ten trud jest i był tym bardziej duży, że równolegle przygotowujemy dwie wystawy, więc tym bardziej duże ukłony wobec nich za to, że tak właściwie i dobrze wykonują swoją pracę, którą myślę, że można nazwać też pasją. Oddam głos za chwilkę pani Sylwii Herbert-Hoi, która wprowadzi Państwa pokrótce w świat plakatu. W kilku zdaniach pokażę to, czym plakat jest i czym był, w jakim kierunku to wszystko idzie. Dziękuję bardzo i liczę także, że Państwo będziecie naszymi ambasadorami i wszystkich innych zawiedzicie, żeby do 12 lutego ratusz odwiedzili te wystawy. Dziękuję bardzo. Prezentować tutaj wystawę myślę najznamienitszych i wybitnych twórców nurtu, właściwie kierunku sztuce, dziedziny sztuki, jaką jest plakat. Plakat, który towarzyszy naszej codzienności, który gdzieś widzimy w najbliższym otoczeniu, w różnych miejscach i w różnych sytuacjach. My mamy przyjemność pokazać polski plakat, właściwie polską szkołę plakatu. Co do nazewnictwa właściwie tej formy, też są pewne kontrowersje i to nawet już wśród samych
twórców. Raczej uważa się, że ta polska szkoła plakatu jest pewnym zjawiskiem, niekoniecznie instytucją. Dlatego też no, mamy okazję zobaczyć naprawdę wybitnych twórców. Plakat, jak powiedziałam, jest taką najprostszą formą komunikatu z odbiorcą, z ludźmi. Przekazuje informacje. Są pewne cechy, które jakby kształtują cały wizerunek plakatu, żeby on był idealny i tak naprawdę wywierał wrażenie na odbiorcy, docierał do niego, przekazywał jakąś treść. Powinien mieć pewne takie kanony, rzeczy, które są ważne. Tymi wartościami to jest na pewno obraz i słowo. I jeżeli by się tak na chwileczkę cofnąć, nie chciałabym tutaj też za dużo opowiadać o tym, ale jeżeli by tak popatrzeć w historię, to rzeczywiście pierwsze plakaty były czarno-białe, raczej były do czytania. Później stopniowo eliminowano jakby treść, znaczy nie treść, tylko słownictwo, wyrazy. Ograniczano się tylko do kilku słów, sloganów, haseł i zaczął pojawiać się obraz. Obraz, który jest też bardzo nośny i jakby odzwierciedla przekazywaną treść. Wynalezienie różnych form druku też sprzyjało jakby rozwojowi tej sztuki plakatu, ponieważ można było robić coraz większe liternictwo, również format plakatu się powiększał. Można było również wykonywać w wielu odbitkach, przez co jakby forma dotarcia do ludzi była też coraz większa. Polska Szkoła Plakatu miała takie swoje charakterystyczne jakby cechy. Przede wszystkim był to plakat, w którym operowano przed skojarzeniem, metaforą. Były bardzo poetyckie, można powiedzieć, że wręcz momentami teatralne. Ale najważniejszą rzeczą, myślę, było to, że przekazywały jakiś intelektualny przekaz i ukazywały osobowość twórców. Elementem na skalę światową było na pewno to, że po raz pierwszy powstało Muzeum Plakatu i to właśnie w Polsce, w Wielonowie, w 1968 roku. I też zagraniczni różni obserwatorzy z wielkim podziwem przyglądali się temu, że w tym niewielkim właściwie, można powiedzieć, odstępie czasu, bo w latach 53-65 ubiegłego wieku nastąpiła taka ekspansja właśnie tych osobowości twórców. I to było takie naprawdę niesamowite, że ci artyści właściwie jakby nie konkurowali ze sobą, tworzyli równolegle, ale każdy z nich w swojej własnej stylistyce, w swoim własnym jakimś takim charakterze rozpoznawalnym. Właściwie patrzyło się na plakat i wiedziało się, że to jest ten autor, to jest jego praca. Chciałabym tutaj tak przytoczyć dwóch artystów. Te pierwsze dwie prace. Pierwsza Henryka Tomaszewskiego, druga Józefa Mroszczaka. Dwóch wybitnych postaci, które jakby byli prekursorami tej polskiej szkoły plakatu i oni po raz pierwszy jakby przełamali pewien stereotyp i scalili dwie różne dyscypliny sztuki, jaką była grafika i malarstwo. I te dziedziny również miały odzwierciedlenie w pracach pozostałych twórców plakatu. Pojawiają się tutaj mistrzowie, klasycy gatunku, ale również ich uczniowie. Uczniem Józefa, Józefa Mroszczaka, jego uczniem był Waldemar Świeży, też postać nietuzinkowa, takim wielkim zaskoczeniem może i taką rzeczą jest ważne to, że stworzył około 1500 plakatów. Waldemar Świeży wprowadził takie wątki malarskie do twórczości i również portret, który też również inni artyści wykorzystywali już tak nawet w formie maski czy bardziej takiej teatralnej. Jest też myślę na wystawie taki akcent związany z naszym regionem. Są to dwa plakaty poświęcone twórczości Karola Korupińskiego do dzieł Zamek na Czosztynie i Królowa Polski Jadwiga.
Także to jest tutaj jakby, myślę, miły akcent z naszego regionu. Tak. To ja jeszcze może, jeżeli tak serio, to ja jeszcze pozwolę Państwu powiedzieć dwa zdania, ponieważ zawsze o czymś zapomnę, miałem dużą czcionką napisane i zapomniałem. Więc to co czcionką to za chwilę, ale najpierw jeszcze druga rzecz. Zbiory nasze się powiększą o 50 plakatów, a tak dokładnie o 51, bo plakat, który tutaj Państwo widzicie, który towarzyszy naszej wystawie, przygotowany przez leszczyńskiego artystę pana Jacka Maszakowskiego, który równolegle jest pracownikiem Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, także zostanie włączone do naszych zbiorów. Jest to plakat typowo przygotowany pod tą wystawę z myślą, że on od razu trafi do naszych zbiorów jako praca, która będzie towarzyszyć tej kolekcji. I druga rzecz, tą dużą czcionką miałem napisane szampan. Proszę Państwa, z racji tego, że jesteśmy jeszcze jedną nogą w starym roku, drugą w nowym, to tam rocznicową ramkę szampana oczywiście Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo.